Od Tes i Fnatic. I tutaj wstępem dla mnie będzie Po, który trochę wypowiedział się na temat tego zestawienia. On powiedział, że zdecydowanie na najta woli wystawić Nemzisa, który będzie starał się go ograniczać, który będzie starał się jak najbardziej utrudniać mu życie, niż go kontestować. Tutaj oczywiście podam przykład kapsa. Jako równy z równym, i, i że uważasz, że to będzie fajne zestawienie? I ogólnie też był podekscytowany tym, że będzie mógł sobie powalczyć na topie. Mm. Tylko, czy my tak naprawdę nie budujemy tutaj, dobudowujemy historii, a, a raczej wszystko inne oprócz zwycięstwa, powiedzmy, test w czterech mapach, a maksymalnie będzie, będzie czymś dziwnym? Nie wiem, co uważacie. Zacznijmy od tej pary jako pierwszej. Nie, no mi się wydaje, że to jest trochę zbyt mocno. Na test hype train, bo niektórzy tak mówią, jakby to było nie wiem, 95 do 5 dla test, czy nawet nie wiem, 99 do 1, że Fnatic w ogóle nie ma szans. Fajnie, że są z pozycji underdoga, ale ja bym raczej stałem, że to jest takie wiesz. 75... To ile na, 100 gier, ile na 100 gier powinno wygrać Fnatic? 75 na 25, 50, 70 na 30. To mają, albo wygrają, albo nie, Gierkę, prawda? Czyli 50 Gierek wygrają przynajmniej minimum. Tak, tak, jak mówisz. Zawsze śmieszny żart. Weird. To no, było akurat. <grym> ja? Tak zmotywował dżentelmenów do tego, żeby wygrali swój finał. Panowie, 50% no, no, szans. Jeżeli chodzi o motywację, to ja mówiłem tak. Na przykład, jak graliśmy wyspę na topie, ja mówię do tak. Jak padniesz trzy razy na laning phase, to wygramy tę gierkę. Tak, tak z minimum. Tak maksymalnie trzy razy padniesz, potem już nie padniesz, to wygramy. No i wygrywaliśmy. Jakoś się udawało, no ale to już. Na inne, na jakiś inny podkaścik za parę lat historię z Gentlemenem. Z, e, ogólnie ze sportu, bo śmiesznie było. Ale ja naprawdę wierzę, że Fanatik ma szansę, żeby zwyciężyć. Bo Super. self made wybitnie wygląda. Hillisang, tak samo, a ty jest wiesz. Met... A hejtowali, a hejtowali Hillisanga, tak? Zawsze hejtowali. Nie, a... był, split, był Split, cały czas był Hillisang taki słaby. A przychodzi Ojej. do czego? Hillisang. Tutaj taki engage nagle znajduje, Ju, już się losowa nie wypierdala, zabijają na bocie i to jest coś, nas co czekali Ale Helisang to jest ten sam case co Finn Wrong. Jeżeli będzie słabo szło w to pierwsze co będą wyzywać Helisanga. Od razu będzie. Nie, no Nemezisa raczej. Teraz jest chyba bardziej na Nemezisie. No, Helisang dobrze już performował, to powiedział, że słaby dzień, lewą nogą stał i tak dalej, ale będzie, jak przegrają, to będzie, że. Do wymiany Midliner. Powinni Maggi Felixa wstawić. To wtedy by wygrali. To zawsze tak jest. Trzeba brać taką poprawkę na to, tak. I to jest to pytanie, czy wreszcie zobaczymy Self Made na jego sławnej nidalce? Bo self made, no tak no, pewnie wszyscy wiedzą, ale też czas powtórzę, że zanim jeszcze zaczął profesjonalnie grać, to był znany z tego, że jest totalnym koksem na Nidali. Najlepszą Nidali prawdopodobnie na Westie, wtedy na Soloku. Kto? 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 Selfmade, AK Niebieski. Niebieski, niebieski Inkognita, ja też. Jeszcze hekarim tam osrolał. Nida Nidalka, Graves i hekarim No, po 80% raty. No, i zawsze, zawsze tam ta Nidalka była. W Polsce, w Polsce to była perma-banem, jak ktoś nie, nie... tam, nie zbanował, to... jak tam były, pewne mecze niektórych świdrujących Tygrysów, to pikało pikał dali Nidali, po czym robił jakiś trollbiz, bo stwierdzę, że i tak jest za łatwo. I tak masakrował. I wyciągnął ją kiedyś w 2018 w LVP, wtedy jak jeszcze grał w Baskoni. I, no i co? I od tego czasu ani razu nie piknął nie dali. A teraz mamy mamy ten moment, mamy tą metę, gdzie Idali idealnie fituje. I nie, nie wiem w sumie, z czego to wynika, że nawet jak ta nie dali jest open, to oni biorą jakieś inne wybory, no ale czekam. Czekam, że to będzie ten dzień, gdzie selfie i i totalnie wywiozi, wywiezie TS. To na pewno Grace będzie perma-prio. Bo jakby chciałem powiedzieć, nawet permabanem, ale nie wiem, czy zdecydują się zawodnicy na, na tak duże. Na tak duże poświęcenie, bo jakby spoglądając na tych dwóch zawodnikach na no warcach, mam tu na myśli Karsę i self no to obaj zawodnicy po cztery gry na się, więc to będzie na pewno mega priorytet. Jestem ciekawy, czy test będzie przepuszczać Evelyn self bo, bo to jest na pewno pick, którego wiele osób się po prostu boi i nie wiem, czy to wynika z jakiejś tam powiedzmy legendy, czy rzeczywiście na skrymach mówią, a przepuszczali i też świetnie się dało, oprócz tego jednego spotkania, które pokazał na scenie nad TSM zresztą. Tak, tak. Więc to, to myślę, że będą takie kluczowe postacie, jeżeli chodzi o, o dżunglę. Karsa na pewno pokazywał tego Kragasa, którego też Klit nam pokazał. To, to myślę, że w tą stronę będzie skręcało LPL. Za to a myślę, że bardzo dużym tutaj atutem Self-Made jest to, że nie kończy się jego Champion Pool na dwóch postaciach, gdzie, gdzie teraz trochę definiujemy tak metę w dżungli. Nie? No i wiesz, pytając się, stanie, jeżeli nagle zbanujesz Gravesa, zbanujesz Lilę, nie wiem, enemy team zbany jakąś dali i nagle święta trójca junglerów odpada. I co wtedy wybiorą drużyny? No, to, by to będzie myślę, że ciekawe, czy, czy w tą stronę. Ale z drugiej strony a bardzo również kwestia do zastanowienia przy okazji tej serii, co z champion polem Nemezisa. Bo to jest coś, co uważam, że bardziej powinni naświetlać Zawodnicy Top Sports, niżeli próba wybanowania self która według mnie jest totalnie bez sensu. Lucjan, który zawsze był w pierwszej rotacji wybanowywany, Syndra, którą też grał, a bardzo często czy to w Elisi, czy czy właśnie na „Worcach“ pokazała się również. No i Oriana. Oriana to jest taki goatów na Tik, gdzie bardzo często to blindują. Nie jest to postać warta pierwszej rotacji banów. I zastanawiam się, czy jeżeli tutaj też mocniej by przycisnęło, czy, czy nie obnażą za mocno Nemezisa. Musi tutaj na pewno coś przygotować jeszcze na tę serię. Na ma coś przygotowane i może coś wyciągnąć. Ja, Szkują po prostu takie championy, bo są uniwersalne, pasują do team compu. Na pewno mają coś przygotowane na takie sytuacje, kiedy midlanerzy są wybanowani, więc nie można mówić, że ktoś ma słaby champion pool, bo gra pod team danymi championami. To jest strasznie kupie, Gdyby, nie wiem, Gdyby Nemezis był OTP-kiem jednego czempiona albo tych trzech i tylko nimi grał, to i potem mówisz, no może to być problematyczne, jak mu zbanują, no ale to no, no, nie to... wydaje mi się, żeby grać na takim poziomie, nie miał niczego w zamku, naprawdę. Ne Nemezis też tam jakąś czarną magię od lasa tam na chińskim serwerze wcześniej grał, nie wiem, Jakąś Ilaoi na midzie jest też ten sławny grace. Ilaoi, Ilaoi jest dobra w niektórych no, no, no przypadkach. Plecu... Jest... W lecu pojawiał się tylko korki jako taka postać bar no jeszcze... bardziej powtarzalna. Jak nie, to pięknie Korkiego albo Zira i skalowanie. Albo Ale masz jeszcze tego. No, jeszcze jest ten, ten sławny Graves, co budujesz Gravesa tam pod full lifestyle. Tam jakiś Death Dance, Blood te sprawy. I masz Perma Praia na midzie. No i wiesz, Nemezis też zawsze był znany ze swojej Cassiopeii, ze swojego Ryza. Raczej znaczy, bym się nie bał o to, że tam jakiś champion pull issue będzie. No. Syria Test vs. Fanatic już jutro, dajcie znać w komentarzu, komu kibicujecie, a kto myślicie, że wygra. I cały odcinek z Wasza możecie zobaczyć tutaj, w tym miejscu, tu gdzie jest piękny Ryan Ito. I to nie ja było na tyle, trzymajcie się, nara.